Święto Niepodległości obchodzili dziś mieszkańcy Suwałk. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w intencji ojczyzny w konkatedrze pod wezwaniem świętego Aleksandra. Święto odbyło się z udziałem duchowieństwa, przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, kompanii honorowej wojska, pocztów sztandarowych, delegacji związków i organizacji kombatanckich, harcerzy i młodzieży szkolnej oraz mieszkańców Suwałk. Później zebrani udali się pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego. Tam głos zabrali m.in. Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk, oraz Bożena Kamińska, posłanka. Patriotyzm to stan umysłu, stan naszych serc, ducha, ale przede wszystkim nasze działania. Z przeszłości wiemy, że miał on postać zarówno romantycznego bohatera, oddającego życie w walce zbrojnej, jak i pozytywistycznej, żmudnej, codziennej pracy. Nie zapominajmy o tych, którzy walczyli i budowali nasz wspólny dom. Niech pamięć i szacunek o bohaterach będzie fundamentem naszej tożsamości narodowej. Jesteśmy tu dzisiaj, bo cenimy sobie wolność, niepodległość i suwerenność naszego państwa Polski. Jesteśmy kolejnym pokoleniem, które żyje w wolnej Polsce. I chcemy złożyć hołd tym wszystkim, którzy nam tę wolną Polskę ofiarowali w prezencie. Dzisiaj wręcz należy wspominać tych patriotów i bohaterów, dzięki którym cieszymy się wolną Polską. Odbył się również apel pamięci i salwa honorowa, zaś delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem marszałka. Obchodzone dziś Narodowe Święto Niepodległości upamiętnia wydarzenia z 1918 roku, kiedy to po 123 latach rozbiorów naród polski odzyskał niepodległość. Był to proces powolny, niemniej 11 listopada miało miejsce wiele wydarzeń przybliżających kraj do uzyskania niepodległości. Tego dnia w 1918 roku zawarto rozejm pieczętujący klęskę Niemiec, a Rada Regeneracyjna w Warszawie przekazała zwierzchną władzę nad wojskiem Józefowi Piłsudskiemu. Naród uświadomił sobie, że odzyskuje niepodległość. Działania niepodległościowe objęły też nasz region. Na terenach obecnego powiatu augustowskiego dochodziło do zbrojnych wystąpień członków Polskiej Organizacji Wojskowej.